widzowie, dałem się nabrać. Dałem się nabrać jak największy frajer. Czytałem wasze komentarze pod poprzednim filmem i pisaliście mi, że ponoć czytam książkę, która nie jest od Milki. Że tak naprawdę książka, którą znalazłem pod jej domem, nie została napisana przez nią i że prawdopodobnie Lucyfer podmienił książki. I możecie mieć rację. Zabrałem tą książkę jeszcze raz do ręki i zacząłem ją czytać. I totalnie wydawało mi się być dziwne, że Milki odeszła z Palionowa i podała informację, w którą stronę idzie. I to jest mocno dziwne. Ona by raczej nie powiedziała, gdzie idzie. Też podałaby powód, dlaczego odchodzi. A tutaj jest takie, wiecie, no żegnajcie, wiem, że Lucyfer chce mnie wykończyć i zawładnąć moim umysłem dla dobra was wszystkich. Lepiej będzie, jak odejdę. Nie szukajcie mnie, ale gdyby coś się działo, możecie mnie znaleźć, idąc na południe od Palionowa. Kocham was, Milki. I teraz nabrałem się na to, bo szczerze pomyślałem, że mogłoby faktycznie tak być, że Milki faktycznie by coś takiego napisała. Tylko wiecie co? Milki zawsze podpisuje. Tu zawsze robi sing i tutaj podpisuje, nie wiem, pisze pozdro, chyba podpisuje często, czy coś takiego. I wtedy jest taka książka. I ona zazwyczaj takie książki robi. A nie takie niepodpisane. A niepodpisane robi właśnie Lucyfer. I nabrałem się, okej, nabrałem się. Więc my w tym momencie idziemy stąd, czyli to miejsce prawdopodobnie zostało stworzone przez Lucyfera po to, żebym uznał, że jest tu faktycznie jakiś ślad. I on mnie tak tragicznie wrobił, tak mnie wrobił. Ja się na to tak nabrałem, jak dziecko, naprawdę. Więc wracamy z powrotem na Palionowo. Pisaliście mi, że ona poszła w zupełnie drugą stronę i że przeszła przez głowę Lucyfera, gdzie ponoć jest jakiś tunel. Więc my sobie to oczywiście dzisiaj sprawdzimy, czy faktycznie jakiś tunel w głowie Lucyfera się kryje. No bo pisaliście, że tam jakiś jest. Zobaczymy, no wierzę wam póki co, bo pisaliście mi, że faktycznie tam coś jest, więc domyślam się, że może coś faktycznie być, więc oczywiście sobie to sprawdzimy. Ja muszę teraz lecieć, masę czasu pewnie, bo nie wiem, kurczę, my już troszkę lecieliśmy, ale na całe szczęście mam tych fajerwerek trochę, chociaż no już w sumie niedużo, więc przydałoby się jak najbardziej oszczędzać, tak najlepiej do góry podlatywać, wtedy dalej zalecimy. Lecimy tak, tam coś jest, tam coś było wysadzane. Pytanie co? Bardzo dziwnie to wygląda, ale okej, okay, nie będę, że tak powiem, wnikał w to, co tam było robione. Lecimy dalej, tutaj jest ten las i tam jest ta wioska, okej, okay, czyli jesteśmy bardzo blisko, czyli w sumie jestem w ogóle sam na serwerze, więc chyba nie znajdę Milki, chociaż może ona jest już tak daleko, że jej nie widzę nawet na tabie. Nie wiem, gdzie ona poszła i nie wiem, gdzie się odcieliła, więc to mi dajcie znać, jak daleko ona jest w ogóle od Palionowa, tego jestem ciekaw, nie? Czy już gdzieś bardzo daleko, czy jeszcze nie tak daleko, to się okaże. Dobra, mamy ten domek Palionki, widzę już mury Palionowa. Ej, Palionowa to się prezentuje jednak porządnie, widzowie. Korzystając z chwili z tego, że jeszcze lecę, to widzowie, poproszę was o zostawienie łapki w górę i zasubskrybowanie kanału, ponieważ mamy tutaj już 220 tysięcy subskrypcji, przydałoby się, mogłoby być więcej, prawda, więc możecie zostawić. I zapraszam też na kanał vlogowy, ponieważ tam co drugi dzień filmy vlogowe. Dobra, uwaga, tutaj lądujemy. I teraz tak, zerknijmy sobie tutaj do środka. Czy tutaj gdzieś jest może książka, którą Milki faktycznie podpisała? Szukajmy jakiejś książki, która jest podpisana przez Milki. Chociaż wydaje mi się, że skoro Lucyfer podmienił, to raczej się pozbył tamtej książki. Więc pewnie raczej nie znajdziemy, ale możemy przynajmniej próbować. Potka na niewidzialność, jakieś dwie siekierki. Tego nie potrzebujemy, tutaj też nic nie ma, tutaj też nic nie ma. Trzeba szukać podpisanych książek. Bo to wydaje mi się, że jest największe prawdopodobieństwo. No nie, no Lucyfer na bank. Ta książka była tutaj. Pytanie tylko, czy Milki zostawiła też książkę tutaj, czy Lucyfer tutaj to zostawił? Tego nie wiem, ale domyślam się, że tylko podmienił książki, tak mi się wydaje, że tylko tyle zrobił. Tu jest jakaś książka, to jest dyplom, to nas nie interesuje. Dobra, zobaczmy jeszcze na górę, na te skrzynki. Może tutaj coś będzie, może tu się, że tak powiem, coś skrywa i tak dalej, więc możemy się tu rozejrzeć. Tu jest jakaś książka. No, to są top donatorzy, to nie. Czyli kurczę, no tych książek mamy już tak dużo, że ciężko jest zrozumieć, które są które. Nie no, nie, dobra, to niemożliwe, żeby Lucyfer odłożył książkę. To jest po prostu niemożliwe, żeby Lucyfer zabrał książkę i ją odłożył po prostu gdzieś w jakąś inną skrzynkę, tak żebyśmy ją mogli znaleźć, nie? Ale pisaliście mi w komentarzach w ogóle, co tam pisało w tej książce. Więc właśnie, kurczę, czekajcie, bo jeszcze nie pamiętam, co napisało dokładnie, ale mogę to poszukać. Dobra, widzowie, poszukajmy komentarza, w którym faktycznie napisaliście, co Milki napisała. To jest tak, o, tu jest napisane, od razu pierwszy z góry. Kochani, muszę niestety stąd odejść, aby was nie skrzywdzić. Tak będzie najlepiej. Szczypcą proszę, Karm Daisy jest w mojej tajnej bazie. Trzymam za was kciuki i mam nadzieję, że wygracie walkę ze złem. Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś się spotkamy. Nazwała tą książkę List Pożegnalny. To napisała Milki. Okej, czyli mamy taką informację, że ona jest zupełnie inna i tak jak powiedziałem, nie podała informacji, gdzie się udała tak naprawdę. Więc tutaj już mamy, że tak powiem, zaznaczone, ewidentnie widać, że ta książka nie jest od niej. Dobra, czekajcie, ona powiedziała, że Daisy jest w jakiejś bazie tajnej. Ja wiem o tutaj jednej tajnej bazie.
Pytanie, czy to o tą tajną bazę chodziło? O kurde, dobra, tutaj jest, widzę, wymagające to przejście. Ała! O, dobra, przeżyliśmy. Dobra, i teraz tak, rozejrzyjmy się tutaj. Gdzie tutaj to jest? To jest tu? To jest ten o, jest ten kocur, patrzcie, dobra. Czy to jest czym go karmić? Masz tu, chcesz? Zżyryj se. I tu masz jeszcze... tu masz jeszcze to, zżyryj se. A, sobie możesz pomemlać. Dobra, zobaczmy tą bazę, zwiedźmy ją w ogóle. Ja tutaj byłem już kiedyś. Milki mi tutaj to pokazała, tylko personel. No to wchodzę. Zobaczmy, co tutaj się kryje. To też mi chyba pokazywała, tak mi się wydaje. A to nie wiem, co to jest nawet. Tu jest jakaś lawa. Nie wiem, co to jest, nieważne. Wróćmy z powrotem. Nie wiem, do czego to służy. Nie wiem, co to jest. Może się kiedyś spytam, co to jest. Dobra, wróćmy z powrotem. Zerknijmy, co tutaj jeszcze się ma. Co to jest? Są jakieś przyciski. I tu coś takiego. Dobra, nie wiem. Ja się nie znam totalnie na tym, co ona tutaj robi. Dziwna sytuacja. Tutaj jest jeszcze jakieś przejście, ale... Też totalnie nie ma pojęcia, co to jest. Dobra, wychodzimy stąd. Kod tu jest faktycznie. Czyli faktycznie to jakby się potwierdzało faktycznie, że tutaj... faktycznie... No... Tamten list, że tak powiem, miał jakiś sens, że tak to ujmę, wiecie, o co chodzi. Dobra, sprawdźmy sobie może w tym momencie tą głowę Lucyfera, bo pisaliście mi tam o jakimś tunelu, że ona przez niego przeszła. Ale totalnie nie wiem, dokąd miałby ten tunel prowadzić. Ale okej, sprawdźmy to, że tak powiem, wiecie. Kto szuka, ten nie błądzi, więc znajdźmy to. Ja jedyne co, kurde, widzicie, mi się zaraz elytra skończy. Proszę, żeby to nie było teraz, proszę. Dobra, jeszcze się trzyma. Ściągam ją, musimy ją naprawić. Proszę, mam tu gdzieś jakąś błonę fantoma. Błagam, muszę coś tutaj mieć. Bo ja nie wytrzymam. O, jest, dobra, jest. Z czym to się naprawiało? W tym? Nie, to się... No, dobra, to się robiło w kowadle. Pewnie o nie, ja nie mam kowadła, naprawdę? No nie, dobra, ale ja mam chyba na tyle dużo żelaza, że jesteśmy w stanie sobie skraftować. Zniszczyło mi się tamto, dobra, mam na tyle dużo, że zrobimy sobie na spokojnie. Więc zróbmy 3. Tak. Ojejku, tak, to się robiło. Dobra, mamy kowadło, odłóżmy żelazo, dajmy sobie to kowadło tam, gdzie ono było. Bo już tu z przyzwyczajenia szedłem, a to kowadło chyba mi się zniszczyło, albo ja je gdzieś użyłem, dobra. Dobra. No tylko tyle jesteśmy w stanie ulepszyć. Na razie, potrzebuję więcej levela. Ale dobra, to już jest tyle, że mi póki co na ten odcinek starczy jeszcze, więc git. Dobra, uwaga, wlećmy tam na górę. Na tą głowę i zerknijmy, czy coś tutaj faktycznie się, że tak powiem, kryje. Dobra, widzowie, przyznam szczerze, że niezbyt wielkim entuzjazmem wchodzę tutaj do tej głowy. O kurde, ja wlazłem jakoś dziwnie. Co tu się dzieje w ogóle? Dobra, nie wiem, o co chodzi. Zamurujmy to tam, tutaj, tu, dobra. Mówiliście o jakimś tunelu. Tak średnio to widzę, nie? Żeby tu jakiś tunel był. I nawet nie wiem, w którą stronę by mógł być. Tu? Nie, tu? Też nie. W tą stronę to jest w ogóle jego głowa, to nie. W tą? Też nie, może w dół jakoś, może w dół, dobra. O! O kurde, to jest mój dom! Co jest grane? O jedny, dobra. Ja nawet nie wiedziałem, że to jest... No tak, bo mój dom jest tuż pod tym. Czyli w tą też nie, dobra, tu nie ma żadnego tunelu, widzowie, no kłamaliście mnie. Ja nie wiem, widzowie, no... Jak ja mam wam wierzyć teraz, jak wy mi mówicie tu o jakimś tunelu? Dobra, czyli jednak jakiś farmazon się pojawił w tym całym wszystkim, co mi powiedzieliście. Ale przynajmniej resztą się nie kłamaliście. Chociaż tyle, widzowie. Chociaż tyle, że przynajmniej reszta jest pewniaka. Ej, dobra, jak stąd wyjść? Co jest grane? Jak ja stąd... Tu się jakoś gubię w tym. Dobra, tak? Tak? Kurde, jak tu ciemno. Dajcie mi stąd wyjść. Dobra, dajcie tu. Tu, hop, sasa do lasa. Tu jeszcze jeden. Nie mam jeszcze jednego dirta. Wezmę se, tak żeby to zamurować. Dobra, tu zamurujmy to. Dobra, zamurowane, okej, dobra widzowie. Okłamaliście mnie z tym tunelem, ale ona poszła gdzieś, mówiliście, że w tamtą stronę, że za głowę Lucyfera. Więc może ten tunel po prostu był jakimś fejkiem, ale w tamtą stronę, więc w tamtą stronę musimy wyruszyć w takim razie. Kurczę, no dobra, mam nadzieję, że tam znajdę. Wiem, pisaliście mi tam, jeszcze przypomniał mi się teraz komentarz, pisaliście mi, że dotarła do jakiejś dżungli. Więc to sprawdźmy może, sprawdźmy, czy jest jakaś dżungla tam. Znaczy ja wiem, że jest dżungla, więc po prostu pójdźmy zobaczyć, czy są tam jakieś ślady po prostu Milki w dżungli. Ponieważ dżungla jest niedaleko. O, tam jest dżungla, widzicie? I teraz tak, musimy z góry patrzeć na jakieś ślady. Czy są tu jakieś ślady Milki? Halo, halo. Dżungla, patrzę z góry. Patrzę z góry i totalnie nic nie widzę, o, tu coś jest, tu jest jakaś dziura. Dobra, zerknijmy to. Czy to, nie, to jest chyba kopalnia zwykła. O kurde, ale miałem cofkę teraz, ujeny. Ej, jaka ładna kopalnia w ogóle. Tu się to się nadaje do jakiejś tajnej bazy, widzowie. Tu może zrobimy jakąś bazę wypadową swoją, co? To jest w sumie dobry plan chyba.
No Milki tu zdecydowanie nie ma i chyba tutaj też jej nie było, więc... Więc tak mi się wydaje, że możemy tutaj, że tak powiem, przestać szukać i po prostu szukać gdzieś dalej. Wiecie co, ja zatrzymam się może tutaj na tym drzewie na górze i po prostu poczekam na jakieś informacje od was. Napiszcie mi w komentarzu, w którą stronę ona dokładnie poszła. Tam jest jakiś piasek, ale jest troszkę rozkopany. Tam nic nie widzę takiego znaczącego. Coś, co by wskazywało na to, że ona tutaj była. Nic tutaj nie widzę, no ale dżungla to ciężko też zobaczyć cokolwiek. Dajcie mi znać, gdzie ona się dokładnie zatrzymała. Czy jestem gdzieś blisko, czy tutaj gdzieś jest jakieś ukryte coś i tak dalej, nie wiem. Dajcie mi znać w komentarzu. Ja w tym momencie dziękuję wam bardzo za oglądanie. Widzimy się w kolejnym filmie. Mam nadzieję, że znajdziemy Milki, bo przyznam szczerze, że nie dzieje się dobrze.